tysiące dzieci, które mają przystąpić do pierwszej komunii świętej, drodzy siostry i bracia w Chrystusie. Wiemy dobrze, że bycie autentycznym chrześcijaninem zależy od wyboru Chrystusa, osobistego, radykalnego. Zależy od zaproszenia Go do swego życia. I to dokonuje się w sakramentach inicjacji chrześcijańskiej. A są to następujące sakramenty. Sakrament chrztu, Eucharystii i bierzmowania. Kiedy przyjmujemy te sakramenty, to wchodzimy coraz głębiej w tajemnicę naszej relacji z Jezusem. Przyjęcie tych sakramentów oznacza nowy styl życia, ale ten styl życia chrześcijańskiego trzeba ciągle podtrzymywać, bo inicjacja każda jest jakimś początkiem, a potem trzeba pogłębiać to, co się w niej dokonuje. Czym jest chrzest, który przyjęliśmy? Jest wyzwoleniem od grzechu, ponownym narodzeniem się do nowego życia w Chrystusie, we wspólnocie Jego Kościoła. A czym jest Eucharystia? Ona w połączeniu z sakramentem pokuty jest szkołą nowego życia. Dlaczego? Dlatego, że pozwala umierać dla grzechu, by żyć dla Boga i dla ludzi. Natomiast sakrament bierzmowania jest otwarciem się na Ducha Świętego, by budować wspólnotę Kościoła i by być świadkiem Chrystusa w świecie. Nie jest to więc, jak niektórzy mówią, sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, ale sakrament inicjacji. On bowiem wprowadza młodego człowieka w życie w Duchu Świętym. Wprowadza go w chrześcijańską duchowość, by nie był człowiekiem tylko cielesnym, ziemskim, ale człowiekiem duchowym. Każdy z tych etapów chrześcijańskiej inicjacji domaga się przygotowania, wtajemniczenia. Dlatego, żeby przyjmujący każdy z tych sakramentów miał nie tylko świadomość tego, co się dokonuje w tym sakramencie, ale żeby mógł naprawdę doświadczyć nowości życia, która stoi za tym sakramentem. I za takie przygotowanie do każdego z tych sakramentów odpowiada wspólnota Kościoła parafialnego. A w niej w szczególny sposób duszpasterze, katecheci. Ale także za to przygotowanie odpowiadają rodzice dzieci, które przystępują do sakramentów inicjacji. I dlatego ta inicjatywa, którą dzisiaj rozpoczynamy, poproszeni zostali rodzice dzieci, które mają przyjąć sakrament pierwszej komunii świętej i sakrament bierzmowania. Bo za ich przygotowanie do przyjęcia tych sakramentów nie tylko odpowiadają katecheci, duszpasterze, ale właśnie rodzice. Rodzice, którzy przekazują wiarę swoim dzieciom. W duchu więc odpowiedzialności za życie chrześcijańskie dzieci przez 3 dni będziemy się modlić, będziemy się zastanawiać nad tym, jak im pomóc w tym procesie wtajemniczenia w chrześcijaństwo. Oczywiście ten proces się dokonuje w rodzinie, poprzez katechizację w życiu Kościoła, nie ulega wątpliwości. No ale to bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia sakramentu domaga się może zintensyfikowania wysiłków, modlitwy, troski. Drodzy, dziękuję Wam za pozytywną odpowiedź na zaproszenie Waszych duszpasterzy. Niewielu odpowiedziało z tego, co widać. Bogu dzięki za tych, którzy odpowiedzieli i za to, że jesteście tutaj dzisiaj w tej bazylice po to, żeby modlić się za swoje dzieci, żeby myśleć, jak im pomóc,
każdy dzień. Ale może to bycie domaga się jakiejś korekty, może jakichś akcentów. Zachęcam do wytrwałości i zaangażowania, bo na pewno każdy wysiłek, każde angażowanie się, formację, wychowanie przynosi owoce. I to, że oni wiedzą, że tu jesteście, to jest niesamowity argument dla nich, że po prostu wam na nich zależy. Bo oni wiedzą, że jesteście zaproszeni tutaj. Jak widzą, że rodzice nie odpowiadają, no to dzieci tracą jakieś przekonanie, że to warto, że to trzeba. Bez waszej modlitwy, wysiłku wychowawczego nie dokona się żadne trwałe, owocne wtajemniczenie w życie chrześcijańskie. Dzieci, młodzież naprawdę potrzebują, zwłaszcza dzisiaj, pomocy. Może jeszcze bardziej jak kiedyś w przeszłości. Dlaczego? Bo życie chrześcijańskie dzisiaj jest bardzo zagrożone. Mówi się, że współczesna młodzież, gdzieś tak do 24 roku życia, cechuje się najwyższym wskaźnikiem braku doświadczenia, poczucia bliskości Boga. Oni obcują poprzez smartfony z różnymi rzeczami. No ale jak z Bogiem można obcować? No owszem, można SMS-a dostać, jakąś tam informację pobożną, religijną. No ale właśnie brak młodym doświadczenia bliskości Boga. I właśnie ta cecha współczesnej młodzieży podpowiada nam, jak najlepiej możemy jej pomóc. Otóż jak więc możemy jej pomóc najlepiej? Poprzez naszą osobistą relację z Chrystusem. Bo ona przekłada się na konkretne owoce nowego życia w rodzinie, w świecie. Jeżeli rodzice, dorośli trwają w relacji z Chrystusem, nie boją się jej, nie wstydzą i dzieci to widzą, no to uczą się nawet bez słów tego, co czynią rodzice. I wtedy nie potrzeba nawet wielkiego mówienia, strofowania, nakłaniania. Dzieci same czują, widzą, że to sobie rodzice cenią i dlatego wiedzą, że to jest wielka wartość. Moi drodzy, zechciejmy po tym dłuższym wstępie otworzyć się na słowo, które przed chwilą wysłuchaliśmy. Chodzi o czytania mszalne dzisiejszej adwentowej liturgii. Przez proroka Izajasza Pan Bóg zaprasza nas do tego, żebyśmy Mu ufali. Zapewnia nas wprost, że przychodzi z pomocą każdemu, kto pokłada w Nim nadzieję. Jezu, ufam Tobie. Jeżeli pokładasz nadzieję w Bogu, On Cię nie zostawi, nie opuści. Za czasów proroka kontekstem tych zapewnień Boga była niewola babilońska. Dziś nasz kontekst życiowy jest inny, ale wcale to nie oznacza, że jesteśmy wolni od utrapień życia. Dobrze znamy bolączki, trudności naszych małżeństw, rodzin, może doświadczanych przez grzechy niewierności, różne nałogi, zwłaszcza alkoholizmu, brak jedności, miłości wzajemnej, rozmaite biedy, cierpienia, choroby. No właśnie, to jest to całe doświadczenie. Moi drodzy, Bóg chce, byśmy pośród tego wszystkiego, co jest krzyżem, trudem może, doświadczeniem, dostrzegli Jego miłujące oblicze. Dlatego przez proroka kieruje do nas takie słowa zapewnień. Nie lękaj się, przychodzę Ci z pomocą. Nie bój się, ja Cię wspomagam, Twój Odkupiciel. Proszę, to są słowa Boga wyjęte z pierwszego czytania. Bóg przez proroka zapewnia nas, że z grzesznika może przemienić nas w zwycięskiego pogromcę złych mocy. Że na pustyni naszego życia może wytrysnąć źródło wody, pojawić się piękne, różnorodne owoce życia duchowego. Potrzeba tylko jednego, byśmy uwierzyli.
dlatego że przez chrzest należymy do Chrystusa i w Nim jesteśmy już obywatelami Królestwa Niebieskiego. Od chrztu przecież jesteśmy dziećmi Bożymi. Jesteśmy w Królestwie, które zainicjował Jezus. A On dzisiaj w Ewangelii mówi, że najmniejszy w Królestwie Jego, w Królestwie Niebieskim, jest większy od Jana Chrzciciela. Dlaczego? Dlatego, że narodził się na nowo z wody i Ducha Świętego. A Jan przecież był narodzony tylko z niewiasty. Wielki prorok, niezwykły. On jak Eliasz poprzedził przyjście Mesjasza. Ale Jezus mówi, że najmniejszy w Jego Królestwie jest większy od Jana. Czyli wyższość w Królestwie Niebieskim, w nowej ekonomii zbawienia, jest wielkim darem Boga. Czy to oznacza bezczynność, byle jakość? Nie. Dlatego Jezus poucza nas w dzisiejszej Ewangelii i warto zapamiętać sobie te słowa. Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. W ten sposób Jezus o czym mówi? Mówi otwarcie, że przyniesione przez Niego Królestwo, czyli Kościół, bo Kościół nie utożsamia się wprawdzie z Królestwem Niebieskim, ale jest znakiem nadchodzenia tego Królestwa. Otóż ta rzeczywistość Chrystusowa doznaje prześladowań, przemocy, trudności. Czyli doznaje gwałtu. Może nie jest prześladowana, ale w wielu regionach nawet i chrześcijanie przelewają krew. Może nie tak oficjalnie w naszej rzeczy, ale Królestwo Niebieskie gwałt cierpi. Rzeczywiście. Jednocześnie Jezus zwraca uwagę na konieczność wysiłku, trudu, samozaparcia, odwagi, by go osiągnąć. Bo mówi, że ludzie gwałtowni go zdobywają. Znaczy gwałtowni nie w sensie złości, nie w sensie jakiegoś zła, ale to bycie gwałtownym chodzi o stosunek do siebie. A więc konieczność przezwyciężenia samego siebie, podporządkowania życia Ewangelii. Dlaczego? Żeby pełnić wolę Bożą. Ile to kosztuje? Trzeba być naprawdę gwałtownikiem Królestwa Bożego. Tylko poprzez zadawanie sobie gwałtu możemy osiągnąć Królestwo Boże. No bo szatan nieustannie nas kusi, bo jesteśmy rozdarci i w sobie widzimy dobro i zło. To, co Paweł powiedział. Widzę dobro, ale czynię zło. Chcę dobro, ale po grzechu pierworodnym jednak upadam. Nieszczęsny ja człowiek. Kto mnie wyzwoli? Chrystus. Czyli gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże. Mocą Boga. Ilekroć to się dzieje, dokonuje się w nas Adwent. Pan przychodzi do nas. Kiedy? Nie tylko w Boże Narodzenie, kiedy świętujemy tajemnicę tego pierwszego przyjścia. On przychodzi zawsze do ciebie. Ilekroć pokonasz swoją słabość, ilekroć okażesz się gwałtownikiem, który zdobywa Królestwo Boże, pokonujesz swoją złość, swój egoizm, przychodzi do ciebie Pan. Po co? Żeby cię umocnić, żeby cię wprowadzić do Królestwa Niebieskiego. Drodzy rodzice, drodzy siostry i bracia, pozwólmy, żeby Pan nas dotykał swoją miłością. Odważmy się być ludźmi gwałtownymi, a więc wymagającymi od siebie, zdecydowanymi w obronie Ewangelii, wiernymi swemu powołaniu. Chrystus chce przyjść nam z pomocą w naszej także pracy rodzicielskiej, wychowawczej. Skorzystajmy z niej. Po to są te rekolekcje. Nie po to, żeby nakładać ludziom brzemiona, ciężary, bo niektórzy to tak odbierają, a znowu coś wymyślili. A my pracujemy, tyle obowiązków i znowu jakaś impreza. To nie tak. To nie tak. Kościół wychodzi naprzeciw, żeby być z wami. Żeby, no właśnie, wspólnie, razem pochylić się nad tym, co jest trudem, co jest bardzo trudne. Bardzo trudne.
Skorzystajmy więc z tych dni rekolekcji świętych. Niech udział w nich będzie potwierdzeniem tego, że zależy nam na naszych dzieciach, na tym, żeby one naprawdę przeżyły gorliwie, solidnie inicjację w chrześcijaństwo na etapie pierwszej komunii czy na etapie bierzmowania, które nie jest sakramentem dojrzałości, tylko sakramentem inicjacji. Najlepiej, jakim możemy pomóc, już kończę, naszym dzieciom, odnawiając naszą relację z Jezusem. To jest najlepsza pomoc dla dziecka. Jeżeli ty jesteś w relacji z Jezusem, wówczas to się przełoży automatycznie. To są naczynia połączone. Automatycznie przełoży się na relacje małżeńskie, rodzicielskie, wychowawcze. Poddajmy więc nasze serca pod działanie Ducha Świętego podczas Eucharystii, a po niej pozostańcie jeszcze, drodzy, na dwadzieścia minut, najdłużej dwadzieścia kilka, żeby jeszcze wysłuchać konferencji o budowaniu swego domu na skalę Słowa Bożego.